tak więc BMW z ostatniej aukcji będzie szła w nową aukcję, poszła za 13 tysięcy, zobaczymy ile teraz pójdzie. Ten kto ją kupił, chce ją wstawić na nową aukcję, na dużą aukcję. Podnośnik w kontenerze. Bez kół, bez nikogo. Zamiast samochodów albo kuparek, teraz podnośnik na zmianę. Tak więc, cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak widzicie, jestem dzisiaj w kurtce, ponieważ jest zimno. Jest deszczowa pogoda, całe dwa tygodnie ma padać deszcz. Za dwa tygodnie mam wakacje, tak więc mam nadzieję, że w czasie moich wakacji nie będzie padał deszcz. Jak mogliście zobaczyć, BMW z poprzedniej aukcji idzie na nową aukcję. Teraz za mną jest kontener, chłopaki rozładowują z podnośnikami JLG. To są takie duże podnośniki. Nie wiem jak zmieścili to do środka, ponieważ po dwóch stronach jest dosłownie ciut miejsca, żeby ją wyciągnąć. Jest bez kół, tak więc ekstra ciężko, ale myślę, że damy radę. Tak więc moja praca na dzisiaj wygląda tak, że jeździmy ciężarówkami, zaraz wam pokażę jak je ustawiamy. Zostało nam jeszcze około 10 ciężarówek. Wczoraj większość już przestawiliśmy. Musimy zrobić jak najwięcej miejsca, ponieważ ta aukcja będzie bardzo duża, 50-60 milionów euro, czyli bardzo dużo maszyn, około 5000 maszyn, tak więc musi wszystko na placu się zmieścić. Ciężarówki, które są tutaj jako na przechowywalnie, muszą zostać przestawione, tak więc zaraz wam pokażę jak to robimy. Jak widzicie, jadę właśnie ciężarówką, tutaj pokazuję wam teraz perspektywę od boku. Niestety nie mam jak ułożyć sobie telefonu, a zaraz wam pokażę jak wszystkie te ciężarówki teraz wyglądają, jak są ustawione. Tak wygląda droga, już możecie zobaczyć, to tam stoją wszystkie ciężarówki. Przejadę, szybko wam pokażę. Jak widzicie, tutaj są wszystkie ciężarówki poustawiane. Ładnie pod płotem. Większość przestawiliśmy wczoraj. A te co teraz jedziemy, tam jedzie kolega siwą ciężarówką. Będą szły tam za kontenerami. Taki oto Peugeotik do nas przyjechał. 45, no 46 tysięcy kilometrów najechane. Myślę, że kogoś może zaciekawić. Zaraz wam pokażę jak wygląda od zewnątrz. Tak się prezentuje od środka. Są też jeszcze 4 opony. Prezentuje się ładnie. Stanę sobie i pokażę wam jak on wygląda. Tak wygląda Peugeotik od zewnątrz. Peugeot 308. Tak więc tutaj drugi Peugeotik na tą aukcję, taki bus. Zaraz wam pokażę jak w środku wygląda. Peugeot Export.
ładnie się prezentuje. Tak wygląda w środku, 55 tysięcy km najechane. Jest to po prostu busik. Zobaczymy jak jeździ. Został automacik, tak jak jego poprzednik, Peugeot 308. Działa bardzo ładnie, jedzie. No, tak więc dwa fajne autka na tą aukcję. Są też Land Cruisery, ale stare. Czy może nie stare, ale zepsute, a ten nawet ładny. Jest to coś w podobie naszego Peugeota firmowego, który tam jedzie. Tylko, że to jest jego większa wersja. Tak wyglądają wszystkie auta na tej aukcji. To jeszcze oczywiście nie wszystko, bo jeszcze dużo ma tego przyjechać. To jest na razie początek, co tutaj stoi, i tam dwie ciężaróweczki. A ma być tego samochodów, ma być około 150 podobno. Może i być nawet dużo więcej. Tutaj te Land Cruisery z kontenerów. Oczywiście BMW na początku. Było na poprzedniej aukcji. Teraz znowu wchodzi na aukcję. Kupiec chce wystawić ponownie. I dwa nowe Peugeotiki, które dzisiaj do nas przyjechały. Tak więc mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym. Siema! Miałem zakończyć tego vloga, już nawet nagrałem końcówkę. Ale przed chwilą przyszło do nas auto. Zobaczcie jakie. Przyszedł do nas taki Seacik. Porozbijany trochę. Widać, że gdzieś jeździł po jakichś polach. Seat Ibiza. Sprawdzałem jeszcze, czy odpala. A tak wygląda w środku. Zaraz zobaczymy, czy odpala. Odpala. Jak widzicie, ma przejechane 416 tysięcy kilometrów. I zgasł mi właśnie. Wow! Słychać, że coś jest z silnikiem nie tak, no ale przy takich kilometrach to... No, tak więc to jeszcze wam chciałem nagrać. Przejechałem kawałek. Trzeba bardzo dużo gazu dodawać i na sprzęgle jeździć. Bo strasznie go rwie. No, ale jeździ. Na pewno za dużo nie pójdzie. Na dwójeczkę go wrzuciłem, widzę, że świeci się kontrolka od silnika, więc coś jest na pewno z nim nie tak. Hamulce niby ma. Zostawię go tutaj do zdjęć. Sprzęgła prawie w ogóle nie ma. Zobaczcie, jak leciutko chodzi sprzęgło. Łapię dosłownie przy samej końcóweczce. Zobaczymy wsteczny. Wsteczny chyba nie wchodzi. Wchodzi, ale strasznie ciężko. No ale co się spodziewać po samochodzie, który ma 416 tysięcy przejechane.
Nic ciekawego nie można się po nim spodziewać. Widać, że jeździł gdzieś po polach. Był używany w sumie do pól. No, tak więc takie autka też do nas przychodzą.